Proszę Państwa, może jeszcze wrócę na chwilę do historii tego romantyzmu, to znaczy do tego tła historycznego. Wspomniałem o rewolucję francuską, ale później w związku właśnie z tym trendem takim dążenia do miłości, jakiegoś przewrotu duchowego, no nastąpiły za tym też zrywy patriotyczne, zrywy wolnościowe, które spowodowały mnóstwo różnych ruchów, które też ukształtowały sztukę. Była to nie tylko ta rewolucja w 1789 roku, ale później powstanie Greków przeciwko Turkom w 21. To się też zmieniła cała historia Europy wtedy. Powstanie dekabrystów w 1825 roku w Rosji, w Polsce później na 1830 rok, czyli powstanie listopadowe, ale wcześniej jeszcze w lipcu tego samego roku 1830 to jest ta rewolucja lipcowa we Francji. Wiosna ludów 1848-9. No i w końcu powstanie styczniowe w Polsce. To są te wielkie takie europejskie wydarzenia, które kształtowały też sztukę. Ale w tej chwili chciałem przejść do następnej części programu i będzie to Delibes, to jest francuski kompozytor, Les filles de Cadix, czyli dziewczyny z Cadixu. Bardzo charakterystyczny tekst dla epoki romantycznej, takiej zabawy dla zabawy. Słowo, które z pewnością większość Państwa zna, ale podpowiem, hidalgo. Hidalgo to jest przedstawiciel szlachty hiszpańskiej. Tym dziewczętom nie chodzi wcale o pieniądze, czy też o jakiś rozgłos, czy o jakąś sławę, tylko chodzi o zabawę, o bycie szczęśliwym. Po walce byków w letni czas trzej chłopcy, trzy dziewczęta na trawie, co zwabiła nas bolero. Tańczyliśmy raz przy kastanietu w dźwiękach. Przyjacielu mój, czy nie tańczę ładnie? Jak leży na mnie ten hiszpański strój? Czy w nim wyglądam dosyć zgrabnie? Z Kadyksu niech dziewczęta zauważą to. Ujrzawszy bolera pląs, porywa nas przy święcie. Hidalgo się roześmiał w głos, a miał wysłany złotem czos i w bok się podparł pięścią. Słodki uśmiech masz, przyjmij powitanie, na twe zawołanie dam ci złoty pas. Idź w swoją drogę, piękny panie, z Kadyksu wszak dziewczęta nisko cenią to. Bolero u podnóża skał tańczyliśmy w dolinie, aż przyszedł Diego, chłop na schwał, co tylko płaszcz w majątku miał i grał na mandolinie. Piękna niby dzień, będę co niedzielę czekał przy kościele jak zazdrosny cień. Zazdrosny? Czy to nie za wiele? Z Kadyksu my dziewczęta, więc nas trwoży to. Zazdrosny nawet za dużo. Zabawa niech się liczy. Zapraszam. La 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 la
Cina cane dire se tor et a toa Passevo tre sceme ma sere Passevo tre sceme ma sere Le fie di Cadis no non ne passerà Mogę sobie pozwolić, chciałabym przeprowadzić loterię. Loterię, która jest dla moich patronów, bo jak Państwo wiecie, moją działalność koncertową teraz wspieram dzięki moim patronom, którzy są też obecni tutaj na sali. To jest bardzo piękne, za co im ogromnie dziękuję. To są cegiełki, to są też większe kwoty. Jesteście wspaniali, dziękuję, że mogę się dzięki Wam rozwijać. Dla patronów będzie to płyta i poproszę Pana Prezesa o... Czy szukamy jakieś środki? Nie. Pan Prezes wylosuje i będzie to płyta, która jest na stoliczku. Zaraz ją znajdę. Mamy tutaj dwie płyty. Jedna płyta tam nie znajdziesz, druga treny. Kogo wylosowaliśmy? Galina. Galina otrzymuje ode mnie płytę. Tam nie znajdziesz. Nie ma jej dzisiaj z nami. To jest pseudonim wspaniałej patronki, która mnie też wspiera. I to wszystko. A potem to Galina. Już mamy. Nie. I teraz po przerwie poprosimy Państwa o wizytówki. I będą do wygrania treny.